Oczywiście, znaczy, moja rodzina pochodzi z Wileńszczyzny i jest to dla mnie również ważna kwestia. I musimy sobie zdać sprawę, że w tej chwili nie mamy jasnej polityki rządu w tej sprawie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Polska przegrała, znaczy, inaczej, polska rodzina z Litwy przegrała w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę dotyczącą pisowni nazwisk. A dlaczego przegrała? To była sprawa Wardyń przeciwko Litwie. Dlaczego przegrała? Moim zdaniem bardzo istotna była tutaj kwestia, iż do tej sprawy złożył swoje stanowisko rząd polski. I rząd polski odniósł się do czterech argumentów przedstawionych przez państwa Wardyń. I dwa poparł, a w stosunku do dwóch stwierdził, że się z nimi nie zgadza. I wręcz zdezawuował stanowisko tej polskiej rodziny z Litwy. W sytuacji, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobaczył, że państwo polskie również nie jest tutaj w żaden sposób zdeterminowane, że dostarcza wręcz argumentów prawnych dla odrzucenia tej tezy, no, postąpił w taki sposób, w jaki to uczynił. Musimy mieć świadomość tego, że mieszka tam wielu Polaków, którzy chcą być nadal Polakami. Słyszymy cały czas o przymuszaniu na przykład szefów administracji rejonowych do zdejmowania tablic z polskimi nazwami ulic. Prawo i Sprawiedliwość na przykład zapłaciło wysoką grzywnę za jednego z szefów administracji rejonowych, którą na niego nałożył litewski... To klub zrobił. Tak jest. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość ze składek swoich posłów, nie z publicznych pieniędzy, tylko ze składek swoich posłów pochodzących z ich wynagrodzeń, złożył się i zapłacił tę grzywnę nałożoną na szefa rejonu Polaka, którego obciążono odpowiedzialnością za to, że te polskie tablice nadal wiszą. I te tablice wiszą do dzisiaj, dlatego że po prostu wspieramy osoby, które tam żyją, które wiedzą, że mogą mieć w Polakach poparcie, że gdy Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentowało stronę rządową, będzie również tutaj konsekwentne i na przykład nie będzie opiniowało negatywnie polskich wniosków do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, wyobraźcie sobie Państwo, jak trzeba być, no, znaczy nie chcę tutaj mocnych słów używać, ale żeby rząd polski wystąpił przeciwko Polakom mieszkającym na Litwie. A tak było w tym przypadku. Co można robić na przyszłość? To oczywiście jest potrzebna konsekwencja stanowiska, ale także stałe uświadamianie strony litewskiej, że potrzebne jest po prostu ułożenie sobie wzajemnych stosunków i że tutaj nie będzie żadnych niuansów, nie będzie właśnie wycofywania się z tego stanowiska. Jeśli strona litewska dostrzeże, że brak realizacji pewnych standardów z zakresu praw mniejszości narodowych na Litwie jest rzeczą niemożliwą na stałe do utrzymania, to się zmieni, dlatego że Litwa przecież też ma wiele interesów w Unii Europejskiej, chce z nami współpracować, a jeśli jest stanowisko niekonsekwentne, no to w takiej sytuacji, no, można powiedzieć, czego mamy się spodziewać, jeśli wiedzą, że za chwilę będzie ustępstwo. A co do tej kwestii, o którą Pani podniosła, to ja powiem tyle. Nie zdradziłem Jarosława Kaczyńskiego i on to wie, więc nie zdradzę także Państwa. A jednocześnie Łomża jest dla mnie miejscem, no, z którym łączy mnie szczególny sentyment. To jest jedyne miasto w Polsce, gdzie poza miejscem swojego zamieszkania pracowałem na innej wyższej uczelni. To jest jakby także zobowiązuję. Przysięgam.